Ta silikonowa foremka jest w rękach Lalilu z ważnego powodu. Zetrzyj powierzchnię od środka. Delikatnie posmaruj wnętrze płynem, żeby części nie kleiły się ze sobą. Mocno oklej je taśmą. Weź dwuskładnikowy silikon. Mamy też barwnik spożywczy. Wymieszaj i dodaj barwnik w odpowiednich proporcjach. Wlej do formy w ten sposób i zostaw, aż zastygnie. Ta piękna dzidzia właśnie się urodziła. Jest taki gładki i miękki. Spójrz na te policzki. Połóż dziecko na kocyku. Jest tu cicho i przytulnie. Zrób ciepły kocyk z miękkiej włóczki. Pracuj dalej nad kocykiem. Zadowolona dziewczynka się śmieje. Luannie właśnie urodziła się córka. Dlaczego się trzęsie? Pani doktor, szybko! Proszę przyjść! Spokojnie, zaraz zbadam dziecko. Pewnie jest jej zimno. Lekarka znalazła rozwiązanie i przyniosła jej pluszowy kocyk. Teraz dziecku będzie ciepło i wygodnie. Thank you. Mama śpiewa kołysankę. Dziecko szybko się ogrzało i zasnęło. Słodkich snów, moja Amelko. Przytnij słomki. Połącz je. Zaklej dno. Wypełnij mlekiem i dodaj wieczko. Dodaj miarkę, żeby dziecko za dużo nie wypiło. Amelia bardzo lubi ciepłe mleko. Kto jest głodny? Weź buteleczkę. Lekarka wypełniła nową butelkę i zaleciła odpowiednią dawkę jedzenia dla dziecka. Dzidzia potrzebuje ubrań. Zrób jej majteczki. Wytnij mały kawałek koronki. Jak słodko! Wykończ małą wstążeczką w pasie. Jakie ładne! Zestaw bielizny z czapeczką bardzo do niej pasuje. Jessica to młoda mama. Czyta wiele książek o rodzicielstwie. Jej dziecko teraz śpi, ale czasem się budzi. Ach, kochanie, obudziłeś się. Przygotowałam dla ciebie nowe ciuszki. Przymierzmy je. Czapka i bielizna świetnie pasują. Koronka tak pięknie wygląda. Mama ma dobry gust. Jessica bawiła się z synkiem. Potem czytali razem bajkę. I żyli długo i szczęśliwie. Dziecku chce się spać. Mama wkłada dziecko do kołyski i robi zasnął. Jessica jest bardzo dobrą mamą. Użyj wstążek i kawałka jerseyu, żeby zrobić dziecku śliniaczek. Dodaj guzik na końcach. Teraz będzie łatwo założyć mu śliniaczek. Zawsze karmi dziecko według rozpiski. Jego dieta powinna być zdrowa i pełna odżywczych składników. Jego rosnące ciało potrzebuje wielu witamin. Robi je, ale jak wszystkie dzieci, nie jest zbyt uważny. Aj, kto tu wylał na siebie całe jedzenie? Śliniaczek pomoże. Jej! Dzieci to dzieci, a rodzice kochają je bez względu na wszystko. Chcesz rozpuścić włosy? Nie pozbywaj się tej opaski. Zróbmy z niej coś specjalnego. Kokon motyla. Zszyj ją i odwróć na drugą stronę. Wow! Spinka z motylem przyszła do nas zrobić coś nowego. Wykończ kokon czułkami. Przebierzmy go, kiedy śpi, zanim się obudzi. Jest mu tak miękko i wygodnie. Na głowie ma czułki. I skrzydła motyla na plecach. Robi tak słodko wygląda w otoczeniu pięknych kwiatów. Fotosesja mamy jako wróżki poszła świetnie. Dziecko po cichutku spało w kokonie. Niedługo urośniesz i będziesz dużym chłopcem. To jak motylek przekształcający się z larwy. Koraliki wysypały się na stół.
Załóż je na drut i uformuj w pierścień. Trzy duże koraliki będą jak dzwonki. Zapewnią dziecku rozrywkę. Jessica zdecydowała się wziąć Robiego na piknik. Rozłóż miękki kocyk. Mama przyniosła smakołyki i picie. Jej! Oto idealny sposób na uspokojenie dziecka. Grzechotka. Wydaje taki piękny dźwięk. Łatwo jest dać dziecku coś, czym może się zająć. A kuku, gdzie moje słodkie dzieciątko? Aha. Jessice i Robiemu bardzo podoba się ten piknik. Nie, nie chcemy kawy. Wytnij kółko z gąbki. Okryj je kolorowym materiałem w kropki. Włóż materacyk do kubeczka i zrób ściany. Zrób nowe ubranko. Opaska z kokardą to część zestawu. Jaka jest piękna! Szczęśliwie śpi sobie w swoim łóżeczku kubeczku. Luan jest kucharką. Zdecydowała się upiec ciasto dla córki. Ale niewygodnie piecze się z dzieckiem w ramionach. Ach, co mam zrobić? Lalilu znalazło rozwiązanie. Kubeczek łóżeczko idealnie pasuje do kuchni. A kiedy dziecko śpi, mama może pogotować. Powinno być smacznie. Włóż je do piekarnika. Niedługo będzie gotowe. Po dobrym śnie potrzebujesz dobrego posiłku. To łóżeczko to dar od niebios. Brokatowa okładka idealnie przyozdobi każdy album. Przyklej wydrukowane kartki ze słodkim motywem do środka. Ach, tyle ich tu jest. To takie kreatywne. Na każdej stronie są zdjęcia dziecka. Przewiąż album kokardą. Fotoalbum dla Amelii przechowa najlepsze wspomnienia z dzieciństwa. Mama zamówiła sesję z najlepszym fotografem. Hello. Spokojnie, nie martw się. Upewnij się, że razem z córką będzie Wam wygodnie podczas sesji. Zaczynamy! Fotki wychodzą świetnie. Bobas jest taki grzeczny. Spała w kołysce i w ramionach mamy. A zdjęcia, gdzie mama podrzuca dziecko, są najlepsze. Te fotki wyszły bardzo naturalnie. Zobacz, świetne z Was modelki. Haha, dzięki! Zdjęcia naprawdę świetnie wyszły. Nasze fotostudio daje każdemu klientowi designerski fotoalbum. Wow, teraz mogę przeglądać wszystkie fotki naraz. Jesteś prawdziwym profesjonalistą. Przyłóż szablony elementów do miękkiego materiału. Elementy są gotowe. Musimy tylko je wypchać. Wow! Zrobiliśmy słodkiego misia z małych, szarych kuleczek. Ze słodką buźką i niebieską wstążką na szyi. Ta miękka zabawka uszczęśliwi każde dziecko. Miś siedzi na półce z innymi rzeczami dla dziecka. Zasypianie z Twoimi ulubionymi zabawkami. Czy istnieje coś lepszego? Słodkich snów! Mam nadzieję, że zobaczymy się w bajkowym świecie Lalilu. Zróbmy łuski z opakowania po Kinder Joy. Odetnij nadmiar plastiku. Wytnij dziurki. Pomaluj zewnętrzną część na biało. Weź plastikowy, pasujący rozmiarem pojemnik. Wytnij taki kształt. Pomaluj środek na różowo. Przyklej biały kabelek z boku wagi. Nanieś gorący klej na podstawę. Przyklej wagę. Wydrukuj ekranik. Wytnij go. Przyklej go do podstawy. Zrób guzik z pół koralika. Przyozdób wagę kryształkami w kształcie gwiazdek. Dodaj mały kocyk. Waga dla naszej małej księżniczki jest gotowa. Czas sprawdzić, ile waży Bobas. Połóż ją proszę na wadze. Jest idealna! Podobał Ci się nasz filmik? Daj nam lajka. Subskrybuj Lalilu i czerp z nas inspiracje.